Cześć, to Bogusz Pękalski, witam w 17 odcinku vloga Startup My Way. Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj pogoda troszeczkę gorsza, trochę upał zelżał, więc nagrywam z domu. Ważna rzecz, właśnie pracuję nad postem, to znaczy już pewnie jak to oglądasz, to już jest post wrzucony, nad postem o aplikacjach kursantów, czy w zasadzie absolwentów pierwszej edycji Akademii SAS. Więc jest tych aplikacji trochę, są naprawdę bardzo fajne. Postarałem się opisać, w zasadzie autorzy postarali się opisać, na czym polegają te aplikacje. Trochę o sobie, tak, jakieś screeny, to wszystko będzie w formie takiego blog posta. Więc oczywiście to będzie jakaś tam potwierdzenie tego, że ta akademia, w tej akademii naszej są fajni ludzie, którzy robią faktyczne aplikacje. Więc to jest ważna rzecz, zaraz to wszystko wam pokażę. A wczoraj wpadł mi do głowy pomysł, bo zastanawiałem się, co ma być w tym poście, bo chciałbym ludzi jakby skłonić, żeby dołączyli do akademii, wiadomo. Więc co wrzucam w poście, żeby tych ludzi jakoś jeszcze, nie wiem, przyciągnąć do siebie. Więc rozpoczynamy tym całym webinarem, więc na początku myślałem, że wrzucę link do webinaru, to ludzie się pozapisują i będzie ok. Potem stwierdziłem, że kurczę, może nie, może zrobię bezpośrednio w tym poście możliwość podania maila i po prostu jak podasz maila, to dostaniesz informację o kolejnym otwarciu Akademii i będziesz mógł dołączyć, bo po prostu jak otwieramy na 5 dni, no to można po prostu to przegapić, to jest proste. A teraz wymyśliłem coś, co chyba będzie najlepszą opcją i chyba ją zaimplementuję. Właśnie zaraz się będę za to brał. Więc będzie możliwość zostawienia maila na właśnie tam, na tym blogpoście. I jeżeli zostawisz tam maila, to dostaniesz 3 darmowe lekcje z Akademii. Właśnie będę teraz wybierał 3 jakieś takie perełki, jakieś takie fajne, kozackie lekcje z różnych dziedzin, żeby troszeczkę pokazać, jak to wszystko działa. No i teraz trzeba to wszystko ze sobą spiąć. Mailing, formularz, blogpost. Po prostu jest praktycznie gotowy na ten moment. Zostało tylko jakieś słowo wstępu, słowo zakończenia i właśnie te call to action, więc dzielę się z tobą takimi tutaj moimi przemyśleniami odnośnie marketingu. Dobra, idę to implementować, a potem pokażę ci aplikację kursantów czy absolwentów Akademii SAS. Ale najpierw małe hakowanie, więc mam sobie Active Campaign i chciałem zrobić formularz pod 3 darmowe lekcje, które taki formularz umieszczę w tym artykule o aplikacjach absolwentów Akademii. No więc zrobiłem sobie taki formularz. No i wiedziałem już o tym oczywiście, że w moim planie ActiveCampaign dodaje takie logo swoje. Muszę zapłacić 2 razy więcej monet, żeby to logo zniknęło. No ale całe szczęście oni udostępniają taką opcję, że po prostu, o, dostaję taki kodzik, mogę sobie po prostu wyciąć tę część z logiem, więc chyba jakby są tego świadomi. No i poza tym jeszcze chciałbym dodać sobie tutaj na dole informacje o tym, że tam będę przesyłał jakieś rzeczy o nowościach, promocjach i tak dalej. Oczywiście tego się nie da zrobić tutaj, nie wiem, może ktoś wie. Da się na przykład coś wrzucić, nie wiem, kod HTML, a się wrzucić to, nie wiem, tutaj, a tutaj się kurde nie da. To pewnie coś tam można zahakować, no ale okej, dobra. Ja mam dostęp do, mogę sobie kliknąć tutaj, o, tam integruj sobie kliknąłem. Nie mam dostępu do tego kodu, więc tutaj sobie usuwam to logo i wklejam tekst, który tam chcę, by był pod przyciskiem. Nie, wszystko fajnie. Wklejam sobie do WordPressa. No i kurde, ta długa wersja nie działa, jakieś błędy JavaScriptu, których nie jestem w stanie rozwikłać w tym momencie. Pewnie coś się z WordPressem tutaj nie do końca spina. No, ale udało mi się po chwili
rozkminiania, zrobić mały skrypcik, który po prostu weźmie to logo i zamiast tego loga wklei tutaj ten tekstik, po prostu podmieni to. A jak to wygląda? O, i wygląda to tak. I działa, a tutaj pole jest wymagane, wcześniej to nie działało. Także takie małe hackowanie. ActiveCampaign plus WordPress. Zakończyć robienie posta a propos najlepszych aplikacji pierwszej edycji kursu od dewelopera do foundera w Akademii SaaS, ale wieje. Straszna rzeźba była, szczególnie z lead magnetem. Z lead magnetem, no z tym, żeby można było pobrać 3 lekcje, bo trzeba było wybrać te lekcje, udostępnić, zrobić maile, wszystko to pospinać, oczywiście były problemy, jak to w życiu bywa. Także chodźcie ze mną szybciutko teraz i pokażę wam te aplikacje. O, więc wpisik jest gotowy. Tutaj wszystko. Link znajdziecie pod notatkach, pod tym filmem. Więc nie będę tutaj tego wszystkiego pokazywał, to sobie zobaczcie. I teraz zobaczmy aplikację. Więc mamy aplikację InSO. Aplikacja InSO, o, zmienił się kolorek, ale czad. Aplikacja InSO, czyli generalnie system dla żłobków, przedszkoli, do zarządzania całą placówką, w zasadzie do wszystkiego. Więcej znajdziecie w artykule opisu autora i o autorze. Dalej mamy Łukasza. Nie wiem, czy znacie Łukasza. O, proszę bardzo. Łukasz robi BeTimes. O, proszę bardzo, tutaj BeTimes, BeTimes.pl. BeTimes.pl. I Łukasz robi i oferty jednorazowe, czyli możecie sobie takie liczniki na stronę wstawić, że na przykład ta oferta jest jeszcze ważna przez 12 godzin, 12 minut tylko. Możecie sobie to wszystko zautomatyzować, w mailu wstawić, wszystko pospinać ładnie i generalnie zachęcać klientów do zakupu swoich rzeczy tu i teraz, bo czas się kończy. Dobra, lecimy dalej. Więc jeżeli robicie budżet domowy, patrzycie na swoje finanse, to tutaj macie najlepszą aplikację do finansów osobistych w Polsce i na świecie, bo jest to wersja globalna też, czyli Family Finance Tracker. O, tutaj proszę bardzo, tak to się prezentuje. Na wszystkie platformy, telefony, kurczę, na wszystko. Filmiki, w ogóle, no, całkiem dobra rzecz. Jak coś budżetujecie, to budżetujcie od dzisiaj w Family Finance Trackerze. Dobra, o, jeszcze można pobrać sobie e-booka, budżet domowy 50 pytań i odpowiedzi. A, widzicie. Dobra, dalej mamy WorkGuard, czyli zamień tablet lub telefon w rejestrator czasu pracy online. Bardzo ciekawa opcja, czyli po prostu liczymy czas pracy pracowników, oni przychodzą, odbijają się na tablecie, robi im się zdjęcie. Mocno działaliśmy w związku z tym projektem w kursie w Akademii SaaS, bo tu były na przykład problemy różnego rodzaju prawne, czy dane biometryczne, tak, mieliśmy live'a z prawnikiem, działaliśmy właśnie z twórcą. Bardzo, bardzo ciekawa opcja, żeby zastąpić jakieś tam karty, czy wpisywanie się ręcznie do jakiegoś zeszytu. Po prostu, o, są ceny, kurczę, fajnie te strony wyglądają. Okazuje się, że uczniowie przerośli mistrza, już te strony lepiej wyglądają niż mają. Muszę sobie zrobić jakiś wypasiony landing page lepszy, bo to wszystko miga, jeździ, a u mnie za dużo nie jeździ. Co mamy dalej? Social Parts, czyli strona, czy aplikacja, która jest w stanie wam wyświetlać różnego rodzaju, na przykład takie dymki, o, które się tutaj pojawiają, proszę bardzo. I różne inne rzeczy, jakieś takie widgety, wszystko co zwiększa wam sprzedaż, jakieś zapisy na maile. To się bardzo, bardzo mocno rozwija, ta aplikacja, od razu wersja globalna. Więc o, takie do szerowania. Oczywiście po prostu wrzucamy kawałek kodziku javascriptowego na swoją stronę i się spinamy z tą aplikacją. To jest chyba plan darmowy, dosyć duży, więc kurczę, możecie spokojnie sobie na Social Parts wejść, sobie założyć, jak chcecie zwiększyć ruch na swojej stronie, blogu, czymkolwiek. Na przykład może się wyświetlać, tak jak, nie wiem, czy kojarzycie, że się wyświetla, nie wiem, na booking.com, że ktoś zajął pokój taki, o, właśnie to się wyświetliło.
no to są właśnie tego typu widgety. Dobra, mam jeszcze dwóch zawodników, to znaczy jednego zawodnika z dwoma aplikacjami w zasadzie. Mamy Expandio, czyli takie automatyczne, najprostszy i najefektywniejszy system sprzedaży i rejestracji swoich produktów i usług. Generalnie chodzi o to, że robimy jakiś event, chcemy móc udostępnić płatności online za ten event, za bilety i po prostu wchodzimy tutaj, trzy kliki i już mamy płatności online w naszym evencie, jakkolwiek go robimy i rejestrację i wszystko i tutaj ile razy o 47% zwiększamy sprzedaż, więc kurczę, jak robicie eventy i nie macie zautomatyzowanych płatności, w sensie nie macie płatności online, to jest dobra droga. No i jeszcze druga rzecz tego samego twórcy, to jest Honey Life, to jest generalnie taki crowdfunding społecznie odpowiedzialny. O, tutaj możecie zobaczyć więcej na stronie. No, także cały opis jest tutaj na blogu, na startupmyway.com. Link oczywiście pod tym filmem. Kurczę, ale mamy zdolnych ludzi w tej akademii. Także dzięki serdecznie, chłopaki, że zgodziliście się na to, żebym pokazał wasze aplikacje. Oczywiście chyba każdemu powinno na tym zależeć, żeby jego aplikacja gdzieś tam się szerzyła. Każda informacja jest ważna według mnie. Myślę, że ktoś obejrzy ten film, czy wejdzie na stronę, zobaczy posta, może go to zainteresować. Mamy naprawdę różne aplikacje. I co fajne, ci ludzie zostają z nami, bo generalnie dostęp do Akademii jest dożywotni, póki będzie istniała. Więc ci ludzie, twórcy są i jakby dzielą się cały czas swoimi krokami, zdobywaniem pierwszych klientów. Oni też są jakby na początku drogi. Jedni są wcześniej, inni są później, więc mamy różnych ludzi. No, a właśnie, no i w tym artykule możecie sobie pobrać trzy lekcje z Akademii SaaS. Udostępniłem, o czekajcie, zaraz pokażę jeszcze. Więc udostępniłem trzy lekcje. Lekcja pierwsza, drabina wartości. Co to jest i jak stosować na przykład w SaaS-ach drabinę wartości, czyli tak zwany value ladder. Z tego potem robimy tak zwany funnel, czyli lejek sprzedażowy. O, sobie taką drabinkę robimy. Bardzo ważna, ciekawa rzecz. Druga rzecz to budowa lead magnetu. Pokazuję krok po kroku, jak ja buduję lead magnety moje i pokazuję, jakie triki stosuję. Stosuję trochę trików, na przykład call to action bezpośrednio w lead magnecie i tak dalej. Nawet jak robisz cokolwiek w internecie, to warto, żebyś obejrzał ten filmik 10 minut. Więc warto te lekcje sobie obczaić. I trzecia rzecz to praca domowa. Pokazuję jedną z prac domowych. Po każdym tygodniu mamy pracę domową. Pokazuję jedną z nich w tej pracy domowej. Tworzymy taki jeden wielki arkusz z niszami, w których można zrobić biznes. Potem te nisze analizujemy. Mamy już kurczę setki tych nisz zanalizowanych. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Więc zapraszam serdecznie. Ja już na dzisiaj będę kończył. Także wpadajcie, pobierajcie lekcje. Do usłyszenia, do zobaczenia.